Ja przyjmowałem chemio co 2 tygodnie przez jeden dzień. Jak przychodziłem na 8-9 godzin, powiedziałem, nie poddam się, będę walczył, bo jak nie teraz, to kiedy? I zacząłem oglądać te mieszkania. I wtedy sobie uświadomiłem, że nie jest nic ważnego, własne zdrowie, jak rodzina. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, co to jest księga wieczysta, nie wiedziałem, co to jest administracja, co to jest wspólnota. W październiku obejrzałem coś tam około 80 mieszkań i oglądałem dalej, do końca roku. Obejrzałem ich 110, ja robiłem wszystko tak, jak ty nas uczyłeś na tym szkoleniu. Mój największy zysk to był 109 tysięcy złotych. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Supierz. Piąteczka. Siema, cześć. Zaprosiłem Wojtka, ponieważ Wojtek jest fliperem i jakby ma za sobą wyjątkową historię, którą chciałem, żeby wam opowiedział, z tego względu, że Wojtek robi flipy i to właśnie flipy uratowały jego życie. I to flipy spowodowały to, że Wojtek borykał się z nowotworem, z ciężkim nowotworem i właśnie dzięki flipom, które dały mu w pewnym sensie sens życia i dały mu taki cel, można być przetrwał ciężką chemię, przetrwał chorobę i można być, że wyleczył się z tego i dzisiaj jakby cieszy się życiem, zarabia pieniądze, robi flipy. Wojtek, możesz powiedzieć, jak to było, no bo robisz flipy od 2 lat, prawda? Tak, dokładnie. I jak mi powiedziałeś w tamtym roku, to było w tym roku czy w tym? Na początku tego roku. Na początku tego roku, że masz taką historię, tak mi powiedziałeś po cichutku w kuluarach, to powiem ci, że bardzo mnie to jakby wstrząsnęło. I od razu powiedziałem ci, że chciałem z sobą o tym porozmawiać. Tak, dokładnie, tak, tak. Wiem, że z nikim się za bardzo tą historią nie dzieliłeś, jakby ukrywałeś to trochę, więc to jest dla ciebie taki pierwszy raz, kiedy będziesz mógł o tym powiedzieć. Powiedz mi, jak to było dokładnie? Kiedy się dowiedziałeś, że jesteś chory? Co to była za choroba, jakbyś mógł nam powiedzieć? Dobrze. Także cześć, witajcie jeszcze raz wszyscy. Jestem Wojtek. Tak jak Daniel powiedział, pochodzę tutaj z Kielc. Zrobiłem już 8 flipów, mam za sobą, na których zarobiłem ponad 500 000 złotych z moimi inwestorami. No i sytuacja wygląda tak, że dowiedziałem się o chorobie nowotworowej w lutym 2021 roku, która po prostu wstrząsnęła całym moim życiem. Straciłem pracę między innymi, straciłem jedno źródło utrzymania, gdzie po prostu nie było za co się utrzymać, za co żyć. Dodatkowo doszła ta choroba. Jeszcze wcześniej oglądałem mnóstwo filmików tam Daniela, Flip Meister bodajże, to był pierwszy odcinek, który sobie obejrzałem. Byłem wcześniej przedstawicielem handlowym w jednej z sieci telekomunikacyjnych. Oglądałem mnóstwo tych filmików, jechałem na sprzedaż tam pewnych rzeczy. Nie będę teraz tutaj sprzedawał, mówił co, czym się dokładnie zajmowałem, ale byłem przedstawicielem handlowym. Sprzedawałem mnóstwo rzeczy i jadąc długą trasę z Kielc do Radomia, do Skarżyska, w inne nasze dłuższe trasy, zawsze oglądałem jakieś tam filmiki na temat inwestowania w nieruchomości. Chciałem się tym zająć, ale nie miałem do tego odwagi nigdy. Może bym spróbował, ale nie byłem do końca pewny. No i w sytuacji, kiedy dowiedziałem się o tej chorobie nowotworowej, kiedy po prostu nie wiedziałem, co będzie jutro, postanowiłem, że nie ma na co czekać, nie ma z czym zwlekać, bo nigdy nie wiesz, co się może w twoim życiu wydarzyć. Postanowiłem rozpocząć leczenie chemioterapią, a między tym wszystkim zacząć inwestować w nieruchomości. Zacząłem oglądać pierwsze mieszkania, jedno, drugie, trzecie, bo oglądałem ich pięć w ciągu jednego dnia, aż obejrzałem ich 110, ponieważ przeczytałem Daniela książkę, którą sobie zamówiłem, Flipy od zera, i tam Daniel napisał, że jest taka jedna złota zasada, żeby kupić pierwszą nieruchomość, musisz obejrzeć 100 mieszkań, negocjować 10, złożyć ofertę na 3 i kupić jedną. Ja obejrzałem ich 110, zgadnij Daniel, którą kupiłem. 110. I co wiecie, tak naprawdę wtedy miałem 40 zł w portfelu, kiedy podpisałem tą pierwszą umowę przedstępną. Nie bałeś się? Bałem się bardzo, ponieważ nie miałem w ogóle swojego kapitału. Ja tak naprawdę nie miałem w ogóle żadnej kasy. Ja zanim pojechałem do ciebie na szkolenie, Daniel, pożyczyłem od brata 7 tysięcy złotych, a później pożyczyłem jeszcze od niego 10 tysięcy na umowę przedstępną, gdzie powiedziałem mu, że dam mu za pół roku, bo tak powiedzieli, że flipy tyle trwają, jak dobrze kupię, to za tyle sprzedam. I rzeczywiście tak było. Ja przy podpisaniu pierwszej umowy przedstępnej miałem, słuchajcie, 400 złotych w portfelu, a po pierwszym flipie miałem już ich 40 tysięcy złotych. Także opłacało się. Bardzo się opłacało, to dało mi takiego kopa, że jednak warto. Trzeba tylko po prostu chcieć.
chcieć zapieprzać, mówiąc wprost, a na pewno się uda. Jasne, a jak to było, bo jakby jak zostałeś zwolniony z pracy, tak, to miałeś jeszcze później znaleźć inną pracę, tak, byłeś na L4, tak, i na L4 można powiedzieć, że... Tak, tak, straciłem pracę, potem znalazłem inną pracę i w momencie, kiedy się dowiedziałem po prostu, że jestem chory, no to niestety musiałem iść na zwolnienie, ponieważ... Nie byłeś w stanie... Znaczy lekarz mi powiedział sam, że Wojtek, słuchaj, nie będziesz w stanie pracować pełnometrażowo po 8 godzin, tak, dziennie, przyjmować chemioterapię, jeszcze myśleć o tym, co się dzieje w twojej firmie, czy w firmie twojego pracodawcy. Dlatego mówi, że mówiłbym wprost, lepiej będzie dla ciebie, jeżeli zrezygnujesz z pracy, pójdziesz na L4, odpoczniesz sobie od tego, bo musisz mieć zresetowaną głowę, bo masz... Ja przyjmowałem chemię co 2 tygodnie, przez jeden dzień. Jakby przychodziłem na 8-9 godzin, przyjmowałem tą chemię, wracałem do domu, słuchajcie, wiadomo, no, wymioty, nie wymioty, nie będę tam się rozpisywał na ten temat. Ale było ciężko, ale wtedy, kiedy właśnie zacząłem przyjmować tą chemioterapię, powiedziałem, nie poddam się, będę walczył, bo jak nie teraz, to kiedy? I zacząłem oglądać te mieszkania. Tak naprawdę byłem tak zdeterminowany do tego, żeby zrobić tego pierwszego flipa, że słuchajcie, ja w czwartek rano wchodzę pod prysznic, myję głowę, włosy mi wypadają, wiesz, ja widzę mnóstwo włosów na moich palcach, jadę na chemioterapię, a w piątek zapierdalam do Warszawy na nieruchomości od zera, bo siebie zorganizuję konferencję. Słuchajcie, żeby poznać tylko wciwca, przybyć z nim piątkę, poznać nowych inwestorów, nowych ludzi, gdzie naprawdę poznałem mnóstwo ludzi. Poznałem m.in. Dawida i Huberta, dwóch braci z Kielc, których serdecznie pozdrawiam, bo to m.in. też dzięki nim kupiłem swoją pierwszą nieruchomość, bo Hubert powiedział, że nie powiedział mi wprost, że jak dobrze, że kup, bo zarobisz, nie? On nigdy tak nie powie. On powiedział mi, Wojtek, jak dobrze kupisz, to zarobisz. Ale policzyłem wszystko twoim systemem, którego ty mnie nauczyłeś. Wszystko zrobiłem jeden do jednego i rzeczywiście zadziałało. Czy byłeś u mnie w szkoleniu, kiedy już byłeś chory, tak? Kiedyś wiedziałeś, że jesteś chory? Tak, jakby ja się dowiedziałem o chorobie w lutym, a dopiero w listopadzie, w październiku 2021 roku pojechałem na szkolenie, bo tak naprawdę, wiesz, no nigdy ja dopiero jak wyszedłem z tego, wyszedłem po ponad pół roku, znaczy pół roku trwała chemioterapia, bo powiedzieli mi lekarze, że jeżeli pójdzie wszystko książkowo, to wyjdę z tego po 6 miesiącach, a jeżeli nie, no to będziemy zastanawiać się, co później. Ten nowotwór jest, on był bardzo złośliwy, jakieś 10 lat temu, 15 mi lekarze mówili, że nie było na to ratunku, po prostu 80-90% osób po prostu umierało na ten nowotwór, ale są już, no technologia poszła bardzo do przodu, są nowe rozwiązania na to, jakby pierwsze rozwiązanie nie pomogło, to by pomogło drugie, trzecie, czwarte, w najgorszym wypadku musiałbym płacić po 200, po 500 tysięcy za jakieś tam leki, które po prostu nie są refundowane i może to by wtedy pomogło. Na szczęście udało się, wszystko poszło tak, jak lekarze mówili, że w 6 miesięcy udało mi się zażegnać całą chorobę. Jasne, ale jak jakby to szukanie mieszkań wpłynęło na twoją psychikę, na twoją motywację? Ja byłem w takim transie, wiecie, ja oglądałem od rana do wieczora, jeszcze wtedy moja Patrycja, moja narzeczona teraz robiła to razem ze mną, ona się w ogóle też bardzo jej za to dziękuję, bo ona nie poddała się, nie zostawiła mnie wtedy w tej chorobie, była cały czas przy mnie. Chodziła razem ze mną, co nie musiała, mogła, wiesz, siedzieć w swojej pracy, ona cały czas była przy mnie, robiliśmy to tak naprawdę razem. Ja byłem w takim transie, że ja tą chorobę potraktowałem jako... To spotkanie na tej onkologii raz na 2 tygodnie potraktowałem jako odbycie spotkania pewnego. Ja po prostu wiedziałem, że muszę przyjść raz na 2 tygodnie, zrobić, przyjąć chemioterapię, a następnego dnia musiałem iść zapieprzać po prostu do swojej pracy, szukać kolejnego mieszkania. Czyli nie zamartwiałeś się i myślałeś, co będzie? Totalnie o tym nie myślałem. Jasne. Totalnie. Nie dopuściłem w ogóle do swojej myśli podczas całego leczenia. Do tej pory nawet, wiesz, nie dopuściłem do siebie swojej myśli, że mogło być inaczej niż jest tak jak teraz. Tak? Że mogłeś umrzeć po prostu, tak? Tak, dokładnie. No słuchajcie, to powiem może, że teraz przepraszam też, bo jakby ja... To jest mój pierwszy wywiad, nigdy o tym też nigdy nie mówiłem. Ja w ogóle, ja, podobnie jak Daniel, jestem dysgrafem, dyslektykiem, dyswszystko. Także przepraszam też za moje wypowiedzi jakieś tam niewyraźne. Taki już jestem. W każdym razie powiem teraz może coś więcej na temat tej samej choroby, bo nikt tak naprawdę o tym nie wie, nikomu o tym nie mówiłem. Tylko moi najbliżsi, moja rodzina, moi tam znajomi o tym wiedzą. Historia wyglądała tak, że w sumie jak każda inna pewnie, każda osoba, która zachorowała na chorobę nowotworową, poszła, wiecie, zbadać się, nie wiem, poszła zbadać krew, poszła do, nie wiem, no, może inaczej, ja poszedłem do laryngologa zbadać słuch, a wyszedłem z problemem nowotworowym, także przez przypadek. Ale jak to się stało, że... Zrobiłem sobie badania z krwi, bo miałem problemy tam z nosem, z jakby, no nie, z laryngolog to nie tylko od słucha, ale też jakby od problemu tu z nosogardłem. Poszedłem do niego z wynikami krwi, bo miałem tydzień wcześniej jakiś problem tutaj z jakąś taką kulką, rozumiecie, po prostu gdzieś na szyi jakby kółeczko ping-ponga mi wyrosła. Ja mówię, chyba mam migdałki jakieś powiększone, nie? Ale mówię tak, poszedłem do Patrycji, Patrycja, chyba mam guza, będę
chyba mam raka, tak wiesz, zażartowałem sobie, przysięgam. Mhm. To był grudzień 2020. No weź, się nawet tak nie wygłupia, nie żartuj, do mnie mówi, nie? No i w grudniu zadzwoniłem, to były czasy covidowe, kiedy zadzwoniłem, że chciałem się zbadać, bo mi coś tu wyrosło, dzwonię do lekarza, lekarz mówi do mnie, no pewnie angina, powiększona jakaś infekcja, powiększone migdałki, proszę sobie zrobić badania na... Standardowo. Proszę sobie zrobić badania z krwi i tam antybiotyk standardowo kazała wziąć, jeżeli nie pomoże. Ja wziąłem ten antybiotyk przez 2 tygodnie, czy przez 10 dni, już nie pamiętam, to był grudzień 2000 rok. I wiecie co, no nie pomogło. Nie pomogło, ten węzeł chłonny to był, to nie był migdałek, tylko to był węzeł chłonny, który się po prostu powiększył jeszcze bardziej po tym, po skończeniu tego leczenia. Czyli jeszcze ci zaszkodził, tak? Jeszcze, znaczy ciężko stwierdzić, czy zaszkodził, na pewno nie pomógł. I zrobiłem sobie dodatkowo badania z krwi, lekarz mnie skierował, więc ja w styczniu miałem umówioną wizytę 2021 roku na wyniki, znaczy na, do laryngologa byłem po prostu umówiony. No i tam laryngologa stwierdził, że wszystko w porządku, ale miałem jeszcze wyniki z tej krwi, więc jej po prostu pokazałem. No jak zobaczyła te wyniki z krwi, to powiedziała: panie Wojtku, ma pan tu skierowanie na onkologię, proszę iść tam do okienka, zapisać się na wizytę i nie wychodzić, dopóki pana nie zapiszą. Mhm. Ja mówię, ale po co? Mówię, o co chodzi, nie? Nieważne, niech pan idzie na onkologię, niech pan na, i pan, niech, dopóki pana nie zapiszą, niech pan nie wychodzi stamtąd. Mhm. Mówię, kurde, Maś, no dobra, no jakby, i wiecie, że ja nawet wtedy nie wiedziałem, co to jest onkologia. Ja mówię, to jest jakaś przychodnia, nie wiem, jak przychodnia laryngologiczna. Nie wiedziałem, bo skąd tak naprawdę, po prostu taka każda inna przychodnia przeszpitalna. Jasne, a, okay, ale masz tą diagnozę, tak? Załóżmy, tak, trwało to 2 miesiące, mnie badali do momentu postawienia diagnozy. Nikomu nie powiedziałem o tym, wiedziała tylko moja kobieta, że robimy te badania, ona jeździła ze mną, była cały czas przy mnie w tej chwili. No i wiesz co, kiedy już jakby zaczęliśmy o tym rozmawiać, że Patrycja, no badają mnie pod tym kotem cały czas chyba tym nowotworowym, ale mówię, jak to może być jakiś nowotwór, przecież ja mam 25 czy 6 lat, 25 lat, bo z grudnia jestem, także miałem 20 chyba wtedy 6 lat, 25, mówię, jak to jest, mówię, Patrycja, przecież... Niemożliwe, no przecież jestem młody, trenowałem w piłkę, wiesz, 3 razy w ciągu tygodnia grałem, miałem treningi, w sobota czy w niedzielę mecze, siłownia, sporty walki, karate, wiesz, ja taki byłem, no... żywym takim, wiesz, fizycznie dobrze przygotowanym facetem i nigdy nic mi nie przeszkadzało. Tam jakiś ból gardła, wiesz, no tak. Przeziębienie, to wszystko, co mnie tam bolało tak naprawdę. A tu nagle oni mnie badają pod kątem nowotworowym. Okazało się, że tak, no jestem chory, no i przyjeżdżam, wchodzę tam normalnie uśmiechnięty, jak to Wojtek. No i pani mówi, no panie Wojtku, potwierdziły się nasze diagnozy, jest pan chory. Mhm. Ja mówię, ale co chory, nie? No, ma pan chorobę nowotworową, taką i taką. Ale mówię, jak chory, jak choroba nowotworowa? O co chodzi, nie? Wiesz, co mi tu próbujecie teraz mówić? Jestem młody, fizycznie zrobię. Tak. Ja tak naprawdę, wiecie, w tym czasie, w tych dwóch miesięcy, kiedy oni mnie badali, ja schudłem 15 kilo, tak po prostu. Ta pani doktor, pozdrawiam bardzo serdecznie, z Nieczulica, powiedziała, że jest pan chory, dostałem wyniki, skierowania, proszę iść tu i tu, do widzenia, następny. Następny chory. Następny, dokładnie tak to wyglądało. Na szczęście była też ze mną moja ciocia, która tam pracuje, wyszła ta pielęgniarka, bo ja taki stałem, wiecie, wryty w ziemię, nie wiedziałem, o co chodzi. Wyszedliśmy na korytarz z tą pielęgniarką, z tą moją ciocią i mówię, no nie, słuchaj Wojtek, no jesteś chory na chorobę nowotworową, trzeba to leczyć, mamy na to patenty, trzeba się leczyć chemioterapią. Jak usłyszałem chemioterapia, to stanąłem, ciarki na całych plecach, na całym ciele, usiadłem, świeczki w oczach. Normalnie popłakałem się chyba pierwszy raz w życiu, bo ja taki, wiesz, zawsze twardy się starałem być, nie, może wrażliwy, ale nie takiego stopnia, żeby płakać. A wtedy wiesz, jak małe dziecko. No i kiedy był ten moment, kiedy powiedziałeś sobie, dobra, to w takim razie chcę robić nieruchomości. To był moment, kiedy... chcę jakby przekuć, nie wiem, to, co się spotkało jakby w sukces, jakby chcę... Okej. No już mówię, wiecie co? Był taki moment, kiedy pani przyjechała z tymi workami dla mnie i czułem się tak mały, tak byłem wstrząśnięty tą, że ja zaraz podejmę tą chemioterapię i wiecie, mówi się, że lekarze no nie leczą, tylko kurwa uśmiercają nawet, tak? I jakby nie zawsze pomaga. No chemioterapia to już ostateczność, jak nic nie pomaga, no to chemioterapia i wtedy no albo pomoże, albo nie pomoże. I ja mówię, 25 lat, jeszcze tyle przede mną, a być może mnie za miesiąc, za dwa już nie będzie na tym świecie. I wtedy sobie uświadomiłem, że naprawdę nie jest nic ważnego, jak własne zdrowie, jak rodzina i ci najbliżsi wokół ciebie, bo możesz mieć naprawdę miliony na koncie, świetne samochody, świetne życie, a trafi się taka historia, że zachorujesz na chorobę, na którą nie ma leku i to wszystko staje się nieważne.
Ja o niczym nie myślałem w danym momencie, niż o tym, żeby, nie wiem, Patrycja przyszła, przytuliła się do mnie, czy ktoś mi powiedział coś miłego i powiedział, że będzie dobrze, Wojtek. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze i mieć tą świadomość, że jutro naprawdę będzie dobrze. Ale nie, no nie miałem tego, nie? Sorry, że tak się kurwa trochę zruszyłem. Że no nie miałeś tej pewności tak naprawdę. I wtedy sobie uświadomiłeś, że Wojtek, nie wiesz, co będzie jutro. Kiedy to mieszkanie, ile ci zajęło, żeby te 110 mieszkań obejrzeć? Wiesz co, ja zacząłem chyba w czerwcu oglądać te mieszkania, bo w lipcu, końcówka czerwca chyba, tak, 30 chyba czerwca. Czyli przed szkoleniem jeszcze, tak? Tak, dużo przed szkoleniem, bo w październiku byłem na szkoleniu, a w czerwcu zacząłem oglądać. W październiku miałem chyba obejrzanych 70 czy 80 mieszkań. Jak byłem u Ciebie na szkoleniu, to mówiłem, to wszyscy wow, nie, że jak, co Ty w ogóle wcześniej... Oglądałeś się tak trochę przed szkoleniem na ślepo, jakby nie wiedziałeś nic zobaczyć, prawda? Ja tak naprawdę nie wiedziałem, co to jest księga wieczysta, nie wiedziałem, co to jest administracja, co to jest wspólnota, księga, nie wiem, jakie są mieszkania w ogóle, jak układy, ja totalnie byłem zielony w tym temacie, ale oglądając te mieszkanie, rozmawiając z tymi wszystkimi ludźmi, dowiedziałem się tak dużo, że no już po, nie wiem, 30 mieszkaniach, 400 obejrzanych, wiedziałem już wszystko o nieruchomościach, takich wiesz, konkretnie. O Twoim rynku. Czy przed tym setnym mieszkaniem, 110, były okazje, których Ty nie widziałeś, albo Ci uciekły, albo nie miałeś kasy, nie miałeś pewności, że masz kasę? Wiesz co, już Ci powiem. Były okazje, które gdzieś tam myślałem, że można kupić, gdzieś szukałem inwestora też na te mieszkania. Natomiast jest taka też zasada, że jak, że inwestor sam się znajdzie, jeżeli jest prawdziwa okazja. Tak. I to jest, w tym przypadku jest dużo prawdy. Ja może nie miałem tych okazji, teraz z perspektywy czasu widzę, że rzeczywiście nie do końca to była okazja, bo skoro ja 2 lata temu inwestorowi chciałem sprzedać mieszkanie 40-metrowe za 235 tysięcy złotych, a 2 lata później w tym roku znalazłem mieszkanie 44-metrowe o 4 metry większe i za 200 tysięcy, 4 metry większe, 35 tysięcy taniej, tak. No to tu jest ta różnica. Tak. I jakby teraz nie mam problemu ze znalezieniem inwestora, większy problem ze znalezieniem prawdziwej okazji. I jak to było, że znalazłeś pierwszego inwestora? Kto był Twoim pierwszym inwestorem i jak wyglądał ten Twój pierwszy flip jakby? No bo mówiłeś, że miałeś też 400 zł na koncie, tak? No bo też mi wspominałeś przed wywiadem, że no sporo kasy Ci szło na witaminy. Tak, ja z L4 brałem tam chyba 1700 zł, gdzie 1200 kosztowały sami mnie witaminy tam miesięcznie, plus jakieś dodatkowe leki brane z terapii co tydzień, co dwa, przepraszam. Dodatkowo, wiesz, jakieś koszty utrzymania, no na szczęście miałem taką możliwość, że mogłem wrócić do rodziców mojej teraz już narzeczonej. Patrycji też Wam bardzo za to dziękuję, że nie musieliśmy spędzać tego czasu osobno, ja swoim domu, Patrycja swoim, bo jesteśmy już razem 8 lat i to były 3-4 lata po tym, jak już mieszkaliśmy razem, więc no głupio było się tak rozstać. I to było tak, że no nie starczało oczywiście na utrzymanie, tam wszystkie oszczędności szły po prostu na utrzymanie, w pewnym momencie już naprawdę było bardzo kiepsko. I to było tak, że u Ciebie na szkoleniu byłem w październiku, obejrzałem tych tam około 80 mieszkań i oglądałem dalej, do końca roku. No i obejrzałem ich 110, to był chyba 29 grudzień, jak obejrzałem tą 110 nieruchomość od dewelopera. Wszedłem na mieszkanie obejrzeć mieszkanie z rynku pierwotnego z pośredniczką. Nagle przyjechał deweloper na to swoje osiedle i wszedł akurat do tego mieszkania, bo, no bo wiedział, że tam jesteśmy, bo to było tam jego ostatnie mieszkanie do sprzedaży. No i wszedł, zacząłem z nim rozmawiać bezpośrednio, już nie z osobą pośrednią, tylko bezpośrednio z deweloperem, zacząłem z nim rozmawiać. Oczywiście nie mówiłem, że jestem chory i tak dalej, tylko po prostu zacząłem z nim rozmawiać, że chcę kupić mieszkanie, jestem klientem cashowy, mam gotówkę, tu i teraz płacę żywą gotówką. 400 zł. Nie, mam 400 zł, a mieszkanie kosztowało 400, chyba 40 tysięcy złotych. Tak, no już, mam 400, ale nie koła. Ale nie koła. Chyba 406 zł, 406 tysięcy dokładnie to mieszkanie kosztowało, już po negocjacjach, a słuchajcie, oferta była chyba tam 407. Wynegocjowałem 66 tysięcy złotych, 1000 zł taniej na metr kwadratowy, bezpośrednio z deweloperem. Co dla mnie było takim wow, że chyba potrafisz tak negocjować, skoro tak Ci się udało, gdzie też potem już nie poddawałem się, tylko jechałem ostro i władowałem te, wiecie, te próbne balony, gdzie mieszkanie kosztuje 450, a komuś płacę 350, no nie? Bo skąd, czy nawet mniej, bo skąd wiesz, że się ktoś nie zgodzi na 350, jak mu nie zaproponujesz, tak? Ja mam znajomych, który się boi powiedzieć 350 tysięcy. Nie, no też kupuję, robimy też razem na flipy.
Zrobiłem z nim 4 flipy takie, że on to kupił na siebie, ale razem jeździliśmy, negocjowaliśmy te ceny, wnosiliśmy te materiały razem, sprzedawałem jako pośrednik, później też te mieszkania, jakby jesteśmy cały czas w kontakcie. Tylko że ja mu mówię, no musisz rzuć po prostu, no jak cię wygonią, to cię wygonią, pójdziesz do następnego. Jakby to... do starcenia. Dokładnie. No i kontynuując tam ten pierwszy wątek. Kupiłeś to mieszkanie, podpisałeś tę umowę, prawda? Tak. Dałeś tą dychę z dodatku, tak? Tak, dałem. To było tak, 29 grudnia. Powiedziałem, to ja się zastanowię jeszcze, bo po prostu wiecie, no nie byłem do końca pewny i wtedy jeszcze rozmawiałem z Hubertem, moim kolegą z Kielc, który też lipuje na rynku pierwotnym. I on mi powiedział, że Wojtek, no jak dobrze kupisz, to zarobisz. No nie powiedział, że kup, bo zarobisz, tylko jak dobrze kupisz. No i rzeczywiście, jak sobie policzyłem wtedy tym twoją metodą. Ja robiłem wszystko tak, jak ty nas uczyłeś na tym szkoleniu z warsztatów flipowych. Jeden do jednego. Wyceniłem sobie te nieruchomości według twojego standardu. Pytałem agentów, pośredników, za ile by to sprzedali po remoncie, ile przed remontem. Robiłem to wycenę i nagle patrzę, że wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza jeden do jednego, no to mówię, kurde, i tam wychodzi mi 80 pewnego tysięcy złotych zysku, to dlaczego mam tego nie wziąć? Wiesz, tyle już szukam, 110 mieszkań i to najbardziej się spina. No to dobra, no to w takim razie dzwonię do tego dewelopera, że jutro się widzimy na umowie przedwstępnej. Potem drugi telefon do mojego brata, słuchaj, no potrzebuję jeszcze 10 koła, żeby wpłacić na umowę przedwstępną, oddam ci za 6 miesięcy, wszystko policzone, byłem u Daniela na szkoleniu, że wiem jak to robić, spokojnie, a jak ci nie oddam w ciągu 6 miesięcy, to wyjadę za granicę, odrobię, ci przyniosę, żeby w ciągu roku ci to prosi, żeby cię spłacić. Dobra, w porządku, nie ma problemu. Daj mi te 10 tysięcy wtedy. Ja słuchajcie, z taką kartką przyjechałem do tego dewelopera, na której były zapisy umowne dla flipera, wiesz. Które dostałem od was, zapisy umowy dla flipera i mówię, masz tą kartkę, proszę wszystko w tej umowie przedstępnej wpisać, bo tam jego asystentka robiła tą umowę, taką jaką on tam chciał, ale dobra, może być twoja umowa, ale moje zapisy umowne mają być zgoda na cesję, odroczony termin płatności aktu notarialnego 30 dni, takie najważniejsze, wiesz co, ważne dla mnie aspekty i on, dobra, w porządku, możemy zapisać, że zadatek. Wszystko tak jak było u mnie. Nie wpisałem tylko zadatku, tylko wpisałem zaliczkę, bo bałem się, że jakbym nie znalazł inwestora, bo miałem 30 dni na znalezienie inwestora, to by przepadło mi 10 tysięcy i byłby problem. To już mówię, dobra, niech on to komuś innemu sprzeda, jeżeli bym chciał zrobić w ciula, a ja po prostu znajdę inne mieszkanie. Dlatego była tylko zaliczka, nie zadatek wtedy, ale teraz już tylko zadatki podpisuję oczywiście. Już jesteś bardziej pewny, doświadczony. Tak, prawda? Dokładnie. No i skąd tego inwestora wziąłeś? I wiesz co, inwestora, podpisałem tą umowę i inwestora znalazłem u Daniela na grupie tej absolwenci warsztatów flipowych, gdzie uważam, że jest to kopalnia wiedzy, kopalnia informacji, bo kiedybym mi napisał jakoś posta, że potrzebuję jakiejś radcy prawnego, inwestora, czy potrzebuję po prostu, nie wiem, jakichś informacji na ksiąg wieczystych, cokolwiek, to w ciągu, ja wiem, 5, 10, 15 minut jest na to odpowiedź. I to dużo komentarzy. Do każdego, każdy chce udzielić informacji, dostajesz numery telefonów do tych osób, możesz z nimi porozmawiać i masz odpowiedź. Także to jest naprawdę, nawet nie obraź się, ale może nie więcej warte, ale równie dużo warte tyle, co twoje szkolenie, jeżeli chodzi o samą tą grupę. Mi się udało zbudować taką kulturę tej grupy, żeby ona była taka, wiesz, nie patrzyła na każdego jak na potencjalną konkurencję, tylko żeby ludzie się wspierali, prawda? I to jest naprawdę fajne podejście, ci mają ci ludzie. Tam nie wpuszczam do tej grupy nikogo innego, kto nie był na moim kursie, kto nie zna moich metod, kto nie zna mojego sposobu myślenia i każdy tam mówi jakimiś tam moimi słówkami takimi, na przykład pewniak. Fajny temat. Więc jakby ja mam pewną swoją nomenklaturę i swój język. Wszyscy myślą tam tak samo. Tam nie ma osoby, z której jakby nie znajdziesz wspólnego języka. Wszyscy z tymi facetami, nawet z Danielem, kiedy się rozmawia, kiedy go też poznawałem na pierwszych spotkaniach, to jest tak, jakbyśmy się znali tak naprawdę całe życie. Zawsze piąteczka, cześć, hej, hej, na każde pytanie zawsze była odpowiedź. Ty mnie znasz, bo ty oglądałeś sporo moich odcinków, prawda? Więc podejrzewam. No to też tak jest, nie? Udało ci się. Ja podejrzewam, że ty mnie nie kojarzyłeś na początku, bo pewnie w ogóle, no, ale. Ja cię dopiero zresztą na Invest Meetingu po tym, jak do mnie podszedłeś i mi powiedziałeś, dokładnie tak w skrócie, jakby to mnie to uderzyło bardzo, ta twoja historia. I jakby. Zapadła ci w pamięć. Tak, zapadła mi w pamięć i bardzo fajnie, że jakby się tym dzielisz, bo myślę, że jest nie jedna osoba, która może się borykać z podobnymi problemami i tak naprawdę nie każdy musi robić flipy, nie każdy musi robić ten biznes.
ale chodzi o to, żeby po prostu walczyć, żeby się nie poddawać, żeby jechać do końca. No ale właśnie teraz, jak ten klip, bo ja cały czas chciałbym się dowiedzieć, jak to wyszło pod kątem twojego zysku, prawda? Czyli... No już mówię, wiesz co, no dałem, szukałem inwestora, no to pierwsze, gdzie znalazłem, gdzie wpadłem na pomysł napisać na grupie u Daniela, bo tam są inwestorzy. I słuchajcie, odezwało się do mnie, napisałem tam, czy ja szukam inwestora, Kielce rynek pierwotny, 100 tysięcy zysku, nie, 80-100 tysięcy złotych zysku i dostałem tam kilka komentarzy pod postem. No i do każdego zacząłem wysyłać te oferty, które ty nam przedstawiłeś, jak to ma być sporządzone, że ma być to kalkulator, ma to być oferta przygotowana z wyceną, na podstawie czego zrobić tą wycenę, tak. Wysłałem kilku osobom, no i odezwała się osoba taka do mnie z Kielc, inwestor z Kielc, który był też u ciebie na tym szkoleniu oczywiście. No i było trochę łatwiej, bo on był z Kielc, znał rynek dobrze, więc nie trzeba było dużo jakby, wiesz, pokazywać, że z konia wiem, że to tyle kosztuje, bo on już to wiedział, że ile za ile można kupić, za ile sprzedać. Jeżeli mieszkania chodziły po 7500 na rynku deweloperskim w Kielcach, wtedy, a my mieliśmy po 6400, no to jak się to mogło nie spiąć, no nie? Więc on już widział, że zarabialiśmy 60 tysięcy. Gotowe tak. Mieszkanie, tak? Nie, w stanie deweloperskim. Ale w sensie gotowe, że już wybudowane. Wybudowane, oddane do użytku 7,5, a my ja miałem za 6400. No to my na starciu zarabialiśmy 1000 zł na mecze, czyli 60 tysięcy, bo mieszkanie było tam 64-metrowe. Także on już wiedział, troszkę było łatwiej, ale też no, trzeba było tą osobę do siebie oczywiście też przekonać. Nie mówiłem mu o tym, że jestem chory, czy tam po chorobie, że tak naprawdę jutro może mnie nie być znowu, bo kurczę, mogę zachorować. No tak. Bałem się o tym w ogóle mówić, nigdy o tym nie mówiłem nikomu, bo nie chciałem takiej reakcji, wiesz, że no szkoda mi cię, dobra, to chodź zrobię flipa, chodź zrobię flipa no razem, tak. Wiesz. Wstydziłem się tego, bałem się o tym mówić, nie chciałem być takim pokrzywdzonym chłopakiem, tylko po prostu robić swoje, budować swój sukces na tym, na zaufaniu, na ciężkiej pracy solidnej i zaangażowaniu. Tak naprawdę, wiecie, ja spałem po 2, 3, 4, 5 godzin i później, jak już się wyleczyłem, byłem zdrowym, dobra, kurwa, teraz zapieprzam jeszcze bardziej, bo wtedy nie pracowałem po tyle godzin, bo nie byłem w stanie fizycznie, ale kiedy już wyłapałem tą, wyzdrowiałem to już potem już na pełnej parze. No inwestor się dowiedział jakby o tym, że jesteś chory, albo że byłeś chory? Tak, wiesz co, inwestor się dowiedział trochę po fakcie, bo nie powiedziałem o tym, bo się wstydziłem. Po dwóch tygodniach miałem inwestora, w trzecim tygodniu podpisaliśmy umowę z deweloperem na zakup tej nieruchomości. I wtedy inwestor powiedział mi, że słuchaj, no musimy założyć, znaczy no muszę ci fakturę wystawić. A ja mu powiedziałem wtedy, że słuchaj, no nie mam działalności gospodarczej żadnej. Ty mu musisz wystawić fakturę. Tak, że ja muszę wystawić fakturę, żeby mógł płacić pieniądze na remont, na rozpoczęcie remontu. Ja mówię, że no nie mam działalności gospodarczej. Ja mówię, no to jak ty chcesz robić flipy? A ja mówię, no czy możemy zrobić tak, że to ja będę płacił twoimi pieniędzmi, będę robił zakupy dla ciebie, a potem zobaczymy, jak to się sprzeda z pieniędzy, no to wtedy wystawię ci fakturę, bo założę działalność gospodarczą. No ale no to czemu, a co sobie na przeszkodzie, żebyś teraz założył tą działalność gospodarczą? No i powiedziałem mu tak pokrótce o tej historii, no to też świeczki w oczach, jakby taki, wiesz, no zruszył, no widać, że trochę mi to wstrząsnęło. Nieciekawa historia. I jakby powiedział, że no dobra, no to spoko, nie? Że możemy tak zrobić, ale jeżeli się to sprzeda, zarobimy na tym, no to musisz mi wstawić fakturę na twój zysk. No i dla mnie to też było, wiesz, takie zaangażowanie, dawaj Wojtek, ciśnij, okay, żeby się to zaufał, udało, ktoś mi zaufał, tak, daje mi czyjeś pieniądze, wiesz, ja nimi zarządzam, no to nie możesz po prostu ich zawieść. I rzeczywiście udało się, no, podpisując tą umowę z deweloperem, czy przestępną, czy już potem kupując to mieszkanie za czyjeś pieniądze, miałem 400 zł w portfelu, mówię, a po pierwszym klipie miałem już ich 40 tysięcy złotych. Więc założyłem tą spółkę z moją Patrycją właśnie, wysłaliśmy tą fakturę, mówię, kurde, da się, jednak naprawdę się da, robiłem wszystko tak, jak ty mówiłeś, ja nawet wiecie, rynek pierwotny, ja tam kurwa piekarnika nawet nie stawiłem, tylko atrapy wszystko, gdzie każdy na rynku pierwotnym stawia normalnie sprzęt AGD. No i co o tym stanisz teraz w perspektywie? Do tej pory nie stawiam. No i właśnie. Teraz ani razu nie stawiłem sprzętu. Niech myślą, że jest lepiej. Dokładnie, niech tracą te 10 tysięcy na, wiesz, na... Jeżeli też robisz, wiadomo, wysoki standard, no ceny wystawiasz bardzo powyżej wartości rynkowej, nie jak wszyscy, no to wiadomo, robisz już to lepiej, to warto włożyć na przykład AGD, no bo ktoś przyjdzie, wiesz, deska barniecka na podłodze, czy jakieś inne drewno, wiodełkę ułożone, jakieś freski na ścianach, a tu nagle brak piekarnika czy płyty indukcyjnej, to słabo będzie wyglądało i ktoś potem myśli, że całe mieszkanie jest zrobione beznadziejnie, nie? Dlatego tu już myślę, warto włożyć, ale do takiego zwykłego wykończenia pod klucz, w cudzysłowie pod klucz, nie? No to nie ma sensu dawać i ja dopóki będzie to działało, to nie będę stawiał sprzętu AGD, no bo to jest 10 tysięcy mojego zysku dodatkowego. Okej, to jaki był twój taki największy zysk na flipie?
Mój największy zysk to był 109 tysięcy złotych, przy zainwestowanym kapitale około tam 315-320 tysięcy złotych, już z kosztem remontu. W pół roku generalnie, zawsze wszystkim mówię, że moje flipy trwają do 6 miesięcy. Wyjdzie wcześniej, oczywiście niektóre trwały miesiąc, dwa, trzy, niektóre sześć, po prostu nie ma na to reguły. Raz tak. I ten pierwszy flip, który zrobiłem właśnie z Pawłem i Adamem, za którym też bardzo, bardzo im chciałem podziękować, bo Paweł we mnie uwierzył, zainwestował swoje pierwsze pieniądze, we mnie swoje pieniądze, a Adam, jego brat, który jakby był cały czas ze mną w kontakcie, organizował ze mną ten remont, można powiedzieć. Kopalnia wiedzy w ogóle, jeżeli chodzi o prawo, o prawo budowlane, o prawo związane z rynkiem nieruchomości. Bardzo też mu dziękuję. Do tej pory mamy kontakt. Też robimy cały czas flipy, już 4 flipy razem zrobiliśmy. Na każdym minimalny zysk został założony. Na jednym z nich nawet zarobiliśmy na brudno 60 tysięcy złotych, nic nie robiąc w ciągu tam miesiąca czy dwóch. Super. To też bardzo fajny wynik. No i myślę, że będziemy robić więcej tych flipów, no zależy wszystko od okazji, jaką im dostarczę po prostu. Spodziewasz się dziecka w tym momencie, bo dowiedziałem się o tym niedawno. Tak, i teraz jak to wygląda z twojej perspektywy, tak? No bo jeszcze niedawno lekarze mówili ci, że może być różnie w twoim życiu, może ci nie być, prawda? A dzisiaj spodziewasz się dziecka, jakby jak ty to postrzegasz? No wiesz co, jestem najszczęśliwszym człowiekiem teraz na świecie, bo nie dość, że mam firmę, która no fajnie funkcjonuje, mam narzeczoną, którą kocham, spodziewam się z nią dziecka, tak. Nie znam jeszcze płci, będę wiedział dzisiaj, jak wrócę do domu, w kopercie jest przygotowane, czeka na mnie, także nie mogę się już doczekać, czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka. I jestem, wiecie, no mega szczęśliwy, no tak jak mówisz, no do tej pory nie wiedziałem, dwa lata temu jeszcze nie wiedziałem, co będzie z moim życiem, a tu nagle mam firmę, która zarobiła ponad 500 000, robiąc tylko 8 flipów. Mam kobietę, którą kocham, która chce mieć dziecko, sama mnie nawet na to wprost też nakręciła. Mówię, no to dawaj, jak nie teraz, to kiedy tak naprawdę, no nie? A nie miałeś obaw po tym, co przyszedłeś? Miałem, oczywiście były bardzo duże obawy. Moja kobieta chciała od razu na początku, ale jakby ja się wstydziłem. No, bałem się o to, że może choroba wrócić ponownie, z podwójną siłą, bo tak jest. Lekarze sami mówili, że to, że teraz Wojtek przyszedłeś, to po 6 miesiącach, to często jest tak, że choroba wraca i to z podwójną siłą i to od razu do narządów wewnętrznych może skoczyć, czyli do szpiku, do wątroby, do płuc i może być gorzej. Oczywiście mają też na to sposób i ta choroba jest już bardziej wyleczalna, tam 80% chorób jest już wyleczonych, gdzie 15-20 lat temu tak naprawdę 80 to były wszystkie przypadki śmiertelne, 90 przypadków to było śmiertelnych, więc jakby mają na to już patenty, na szczęście mi się udało, niektórym niestety nie. 20 lat temu miał tą chorobę, to już było gorzej. To masz, no mówię, no 10-20% szans, że mogło ci udać. Wiadomo, że człowiek młodszy będzie miał znacznie lepiej, no ja poznałem osobę, która przyszła razem ze mną, miała ten sam przypadek, miała 40 lat chyba, czy 45, a po pierwszej chemioterapii już nie miała 3/4 włosów. Wiesz, ja byłem tak w ogóle zdeterminowany, pamiętam, to też to fajna informacja, jak myłem głowę po prostu, no nie, ja mówiłem, kurwa, wypadajcie te włosy, ja miałem na rękach tych włosów sporo, naprawdę, ja chciałem, żeby mi te włosy wypadły, bo nigdy nie miałem odwagi ogolić się na łyso, na żadnych, wiesz, takich wyjazdach w podstawówce, gimnazjum, tak. Jak się, wiesz, golili na łyso, nigdy nie miałem odwagi, nie chciałem nigdy tak wyglądać, ale bałem się z tego wyglądu i nigdy nie spróbowałem, a miałem okazję, żeby w końcu być łysy i wiesz, i dawaj, wypadajcie. I najlepsze jest to, że one nie wypadły wszystkie, że miałem te włosy i miałem jakoś te, wiesz, przyrzedzone, ja brwi mi wypadły, ja nie miałem brwi, ja byłem człowiekiem bez brwi, w domu się wszyscy ze mnie śmiali, że przyjechał chłopak bez brwi, ale taka była prawda, nie miałem brwi, włosy miałem przyrzedzone, ja no, mam zdjęcie z tobą, potem gdzieś tam ci wyślę, to zobaczę, miałem tam piąteczkę, przybiliśmy na nieruchomościach od zera, a ja mam, nie mam brwi. A ja nawet nie zwróciłem uwagi gdzieś, nie? No, nigdy nie zwraca na to uwagi, kto ma jakie brwi, no chyba, że masz monobrew, no to wtedy może zwrócisz. Ale w każdym bądź razie, wiesz, byłem tak zdeterminowany, dawajcie, wiesz, może to też było takie, wiesz, to ta moja determinacja do tego, żeby zapieprzać, nie myśleć o tym, że to jest złe, że jest problem, że jutro mnie może nie być, tylko działać, naprawdę działać, a jakoś się to poukłada. No i mówię, naprawdę dzisiaj jestem mega szczęśliwy, bo spodziewam się dziecka, mam dla kogo żyć, mam rodzinę. Super. Swoją najbliższą tutaj, tak, mamę, tatę, czworo rodzeństwa. Także no naprawdę to jest dla mnie jakby najważniejsze w tym momencie, bo tak naprawdę żaden majątek,
żadne jakieś, wiesz, jak to nazwać? Pieniądze, no. Pieniądze nie dadzą nam tyle szczęścia, ile może dać nam samo zdrowie, szczęście, zdrowie, nie? Super. To są takie jakby wartości, które jakby próbuje się ich trzymać, nie? Dzięki, Wojtek. To była naprawdę bardzo fajna rozmowa. Myślę, że również na Was ona wywarła wielkie wrażenie. Tak, mam nadzieję, że ktoś, kto obejrzy ten podcast, to nagranie z nami, wywierze na jakieś wrażenie, gdzie też boryka się z podobnym problemem, tak jak Daniel powiedział na początku naszej rozmowy. Zrobi na jakieś ogromne wrażenie i stwierdzi, że skoro mi się udało, mając tylko 400 zł w portfelu, można, nie wiem, czy pójść na jakieś szkolenie do Daniela, czy jakiekolwiek inne szkolenie, zrobić to tym sposobem, który on nauczył, zarobić duże pieniądze i mało tego, wyjść z ciężkiej choroby, która tak naprawdę mogła mnie zabić, dać dużo gorzej, znaczy, mogła spowodować wiele złego niż dobrego, tak? I że ktoś taki jak ja się trafi i po prostu spowoduje to u niego, że zacznie też działać, nie myśleć o tej chorobie. Oczywiście nie przemęczajcie się, nie pracujcie zbyt dużo w takich problemach, w takiej sytuacji. Tak jak ty. Tak jak ja, ale nie myślcie o tym. Po prostu róbcie to, co lekarze mówią. Masz mieć wręcz chemię, bierz witaminy. Nie myśl o tym, stara się po prostu myśleć zupełnie naturalnie, a myślę, że każdemu się to uda. Dzięki w takim razie. Co to ci mogę życzyć? No, zdrowia przede wszystkim ci mogę, bo już znasz wartość zdrowia, także to jest chyba najlepsze życzenie, które mogę ci dać. Także dzięki, wielkie piąteczka. Dzięki.